Dzień dobry, witam z auta. Słuchajcie, tak świeci słońce, że tylko tak tutaj coś widać. Odzywam się w końcu. Słuchajcie, miałam w ogóle plan nagrywać też i w tygodniu, ale nie dałam rady. Powiem wam, że to był tak bardzo zajęty tydzień. Miałam tak dużo pracy, tak dużo obowiązków, stresów, nie wiem, wszystkiego, że po prostu tak mi zleciało. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że to był jeden z takich lepszych tygodni, jakby w mojej pracy, bo bardzo dużo rzeczy się nauczyłam, bardzo dużo zobaczyłam i ogólnie, tak jak mówię, no bardzo taki wyczerpujący i bardzo dużo obowiązków i też niestety zostawania po godzinach i różnych rzeczy. Także bardzo cieszę się, że ten tydzień już się kończy. Zapowiada się super weekend. Naprawdę mam tyle pomysłów, tyle planów. Nie wiem, czy wszystko uda mi się zrealizować, bo jednak też jestem ograniczona trochę czasowo, ale no ale tak, także też ogólnie powiem wam, no to był taki trudny też dla mnie czas, dlatego że nie wszystko szło tak idealnie, jak życzyłabym sobie tego, więc też wiecie, i stres, i jakieś tam takie sytuacje też mnie troszkę dobiły i miałam też gorsze dni, natomiast tak, no stwierdziłam, że tym się z wami podzielę, a teraz zaczynamy tego vloga. Ja jestem tak naprawdę w Łodzi, także jadę teraz na chwilę jeszcze coś załatwić. I mam nadzieję, że zapowiada się naprawdę super czas. Super, bo będzie i koncert, i jakieś zakupy, i spotkania ze znajomymi, i z rodziną. Także naprawdę mnóstwo różnych takich fajnych rzeczy. Także mam nadzieję, że ten vlog również będzie fajny. I ja też będę mogła się trochę oderwać od tego wszystkiego. I powiem wam, że tym bardziej doceniam właśnie takie wolne dni, wolne chwile po takim natłoku. No i właśnie po tylu sprawach, które trzeba załatwić, gdzieś tam ogarnąć, cały czas pamiętać, wiecie, cały czas być na najwyższych obrotach, to potem właśnie tym bardziej docenia się, myślę, ten czas, kiedy można go spożytkować na nim, na poczytanie książki. No mam nadzieję, naprawdę wielkie nadzieje pokładam w tym weekendzie, o. I w tym czasie, także cóż, zaczynamy. Zabieram was ze sobą tak ogólnie, może nie teraz, ale zaczynamy tego vloga i ten fajny, mam nadzieję, weekend. Mam teraz na szybko, bo idziemy na koncert. Koncert charytatywny, który jest organizowany tutaj w takiej szkole Salezjanów, ale będą nowe, młode zespoły, z czego w jednym znam gitarzystę. Także idę zobaczyć, jak to będzie wszystko pięknie. A przy okazji koncert jest charytatywny, także można wspomóc dom dziecka organizowany w Łodzi, także idziemy zobaczyć. Nie wiem, czy je krótce,
Nie posiadają aktualnie nazwy zespołu, choć jestem przekonany, że ten koncert rozpocznie ich wielką muzyczną karierę. Już teraz zagrają i zaśpiewają dla Was Blanka Kaczyńska, Kacper Urbańczyk oraz Bartosz Gołębiowski! Cześć, witam Was kolejnego dnia po koncercie. Słuchajcie, super, wczoraj było naprawdę i bardzo fajnie ogólnie popatrzeć, wiecie co, na młodych ludzi, którzy mają jakąś pasję, którzy coś realizują i lubią to, co robią. Naprawdę to jest bardzo fajne, tym bardziej, że też przypomniały mi się, słuchajcie, czasy, jak ja chodziłam do szkoły. Pewnie, nie wiem, dziewczyny, pewnie Wy też tak miałyście, tak? W sensie jednak muzycy na scenie robią jednak wrażenie, wiecie, czy to gitara, czy to bas, czy perkusja. Ja myślę, że to jest super naprawdę, także miło było popatrzeć, tym bardziej, że właśnie Kacper, gitarzysta, to jest no, znajomy, także fajnie, naprawdę bardzo się cieszę, że poszłam, fajne wydarzenie, fajny też koncert właśnie i to był koncert charytatywny, zebrali prawie 5000 zł, także super, myślę. Jeszcze chyba przez jakiś czas będą w szkole właśnie zbierali środki, także bardzo fajna inicjatywa, ja myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł i fajne jest to, że te dzieciaki naprawdę angażują się w wiele różnych rzeczy, ja tam posłuchałam, co oni tam jeszcze robią, naprawdę super, aż naprawdę miło wspominać, mam wrażenie, jak ja chodziłam do szkoły i co się robiło, co można było robić, w co się angażować, naprawdę super, no ale trochę te czasy już minęły, także taka trochę mała nostalgia i... No i właśnie takie dopadły mnie myśli troszkę, że można było robić takie rzeczy, wszystko mogło być inaczej. No ale cóż, nie ma co rozpamiętywać, było, minęło, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie było wczoraj. A ja dzisiaj jadę załatwiać kolejne sprawy, zabieram Was ze sobą
trochę mi się plany też pozmieniały, jakiś taki sezon chorobowy dziwny i przez to się troszkę pozmieniało. A i jeszcze chciałam wam opowiedzieć, słuchajcie, o jednej książce, ale to może trochę później, bo muszę też pozbierać myśli, ale książka ogólnie jest bardzo dobra, myślę. Dobra, to na razie kończę i jedziemy. Mój ulubiony podkład Wiła akurat w promocji i przez chwilę nawet zastanawiałam się, czy nie kupić. Słuchajcie, wszystkie są rozwarstwione, zobaczcie. Nie wiem, czy tak stoją. No nieważne. W każdym razie przez chwilę zastanawiałam się, czy by nie kupić, bo promocja, bo to, bo tamto. Ale Magda mówi, nie, nie kupuj, więc plan jest jednak taki, że zużywam coś. Zużywam te, które mam i kupię sobie taki, o którym myślę już od dłuższego czasu, który mam w planach, także nie kupuję. Ale może kiedyś do niego wrócę, bo bardzo go lubię, kosztuje 20 zł teraz. Jest naprawdę świetny dla mnie. No, ale tak jak mówię, zużywam to, co mam. A tu taka nowość jeszcze. Ale też nie kupuję, bo mam. Ja tu wam zaraz zrobię przegląd ulubionych kosmetyków. Słuchajcie, bardzo lubiłam ten korektor, naprawdę. I aż myślałam, żeby do niego wrócić też chętnie. Ale tutaj jest nowy ten rimmel. Podobno bardzo dobry, też bym go przetestowała, ale jednak nie za tę cenę. No i to jest też mój ulubieniec. Ja jest teraz jeszcze w promocji. Ale że mam inne, to nie biorę, ale ogólnie też bym chętnie do niego wróciła. Największy Rossmann w Łodzi w manufakturze. Tak jakby luksusowo. Święta świętami, ale zobaczcie, jakie piękne króliki. Jak z Alicji w Krainie Czarów. Ale fajne. Witam. Dużo, dużo później udało mi się załatwić kilka spraw, kilku nie udało się załatwić, ale to nic. Już trochę powiem wam, że się zmęczyłam tym lataniem. Zakupy jeszcze zrobiłam. I tak, i w ogóle powiem wam też, że byłam jeszcze w Ikei. Mam nadzieję, że to już ostatni raz. Mam wrażenie, że ostatnio ciągle po prostu jak jestem, to przy okazji załatwiam, ale już mam nadzieję, że mam wszystko. I tak, i pomyślałam, słuchajcie, że przyjdę do was właśnie tak w wolnej chwili, w to wolne popołudnie i coś wam opowiem. Książka, którą obecnie słucham, jest to książka pod tytułem, czekajcie, Mówili, że jestem zbyt wrażliwa, dla tych, co za dużo myślą i za bardzo się przejmują. I to jest, o, taką ma okładkę, z takim jeżykiem i powiem wam, tak mniej więcej, nie wiem, w połowie jestem. I powiem wam, że mam... To się dobrze słucha, tak? Czyli to jest książka, która porusza taki moim zdaniem dosyć trudny problem. Znaczy problem, nie problem. Wiecie co? Słucha mi się jej dosyć i dobrze, i niedobrze. Z jednej strony ciężko, bo są takie momenty, kiedy myślę, że muszę po prostu przyswoić wszystko, co tam jest. Tam jest bardzo dużo informacji, ale takich bardzo jakby praktycznych albo bardzo życiowych może bardziej. Takich, które osoby właśnie, czy osoby wrażliwe, czy osoby, czasami nie wiem, czasami jak słucham, wiecie co, to mam wrażenie, że te cechy
właśnie osób zbyt wrażliwych czasem świadczą, mam wrażenie, troszkę też, nie wiem, o jakichś aż zaburzeniach. Ja nie wiem, może to jest kwestia tego, że po prostu, wiecie, ja słucham tej książki i wyłapuję niektóre takie momenty, takie elementy, taką charakterystykę właśnie zachowań, które świadczą trochę o tym, że jednak jakby podchodzę pod tę grupę. To już jakby też nie jest pierwsza książka, która jakby potwierdza coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że po prostu nie wszystkie cechy. I to, co najbardziej mnie przeraża, to to, że jak zaczęłam po prostu słuchać jej, tam wiecie, co rozdział to jest jakiś tam problem do omówienia, jakieś konkretne zachowanie na przykład, jakiś rodzaj pojmowania pewnych sytuacji, właśnie emocji. I ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś naprawdę ma wszystkie właśnie takie cechy i charakteryzuje się po prostu właśnie taką osobowością, to to musi być po prostu strasznie trudne. I też powiem Wam, że nie ze wszystkim się właśnie do końca zgadzam w tej książce, bo mam wrażenie, że niektóre rzeczy, owszem, to może być cecha po prostu ludzi zbyt wrażliwych, a z drugiej strony mam po prostu wrażenie, że no to jest czasem, niektóre z nich to są po prostu jakieś tam nasze cechy charakteru i to też niekoniecznie świadczy o tym, że po prostu mamy jakby całe spektrum tych zachowań na tej zasadzie, więc książka z jednej strony bardzo dobra, bo właśnie wiele tłumaczy, wiele było takich momentów, gdzie myślałam, o, dokładnie tak mam, o, tak mam. Tyle tylko, że ta książka nie daje za bardzo... Nawet nie tyle rozwiązań, no bo ciężko znaleźć jakby rozwiązanie, prawda, do czegoś, co nie jest problemem, tylko pewnego rodzaju postrzeganiem i odbieraniem tak różnych sytuacji na przykład, czy cudzych emocji. Natomiast jest bardzo ciekawa, bo tutaj jest dużo tematów na przykład naprawdę poruszonych i tam jakieś też manipulacji na przykład i gaslighting, ale też intuicji, odczytywania innych, no właśnie takiej wrażliwości, oceniania różnych sytuacji. Także ogólnie książka jest bardzo ciekawa i ja Wam ją bardzo polecam. Jest naprawdę dobra. Tyle tylko, że jak po prostu słucham jej, wiecie, kolejny problem, kolejny, to tak, ja mam czasami aż wrażenie, że to podchodzi pod jakieś naprawdę takie aż zaburzenia. I nie wiem do końca po prostu, jak to traktować, bo jeżeli ktoś ma wszystkie te cechy naprawdę, to mu się chyba trudno żyć, tak mi się wydaje, że to musi być strasznie trudne, bo to na każdym polu mam wrażenie, że się, wiecie co, pojawia. I no musi być ciężko, także ciekawa książka. No ja jeszcze dalej na pewno będę słuchać, także dam Wam znać, co będę myślała pod koniec. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na przykład, albo wydaje Wam się, że możecie właśnie należeć do takich osób, to ja Wam polecam naprawdę poczytać sobie, czy posłuchać tej książki. Bo tak jak mówię, wiele wyjaśnia, natomiast niekoniecznie to nie jest tak, że znajduje jakieś właśnie rozwiązania do danych problemów, czy... W sensie nie daje takich wskazówek na przykład, które mogłyby... Znaczy daje i nie daje, to są takie drobne wskazówki, ale jakby ta książka nie skupia się na tym, jakby tak, co możecie zrobić, jak popracować nad sobą, żeby coś tam na przykład zminimalizować, tak? Raczej jest w ten... Ja ją tak odbieram, po prostu raczej jest w ten sposób napisane, żeby akceptować to, jak jest i mieć takie totalne po prostu zrozumienie dla siebie, że pewne rzeczy wynikają nie z tego, że jesteśmy, nie wiem, jacyś dziwni, albo że no po prostu inaczej odbieramy pewne sytuacje, tak? I jakby jest to normalne i nic z tym złego po prostu, że widzimy coś inaczej, inaczej odbieramy i inaczej przeżywamy pewne sytuacje i pewne rzeczy, pewne zachowania, także... Dajcie znać może, czy czytaliście książkę. A ja się zbieram. Lecę, zaniosę te zakupy. No i tak, trochę Wam powiem, że trochę energia ze mnie zeszła. Kawy w ogóle dzisiaj nie piłam, więc może to dlatego mam wrażenie... Trochę to słońce też mnie zmęczyło w ogóle. Taki naprawdę bardzo słoneczny dzień, a teraz jeszcze jest tak, że powietrze jest takie mroźne. Na słońcu jest ciepło, ale w cieniu na przykład już jest chłodno. Rano też jest chłodno, wieczorem, także taka przejściowa pogoda, ale już chyba naprawdę idzie wiosna. No dobra, to chwilowo się żegnam, widzimy się pewnie za niedługo. Skoro już tutaj jestem i mam chwilę, to zabieramy się zaraz za porządki w szafie mojej mamy. Zabrałam się za sprzątanie, a tutaj jeszcze jakieś moje rzeczy są, zobaczcie. Alcatel, to był telefon, jak ja go lubiłam, naprawdę, jak ja go lubiłam. Mam jeszcze taką wiewiórkę tutaj, jak można było sobie ustawić coś. To był dobry telefon, serio.
bardzo go lubił. Robimy porządki. Mama tutaj ma, patrzcie, piękne, białe dzwony. Wszystko w modzie. Ale mamy co robić. Zrobiłyśmy porządki. Słuchajcie, tu jest po prostu sterta ubrań, dosłownie sterta. Ja nie wiem, ze 100 sztuk to tutaj jest na pewno, no po prostu wydawałoby się, że pół szafy, ale nieprawda, bo tylko tam tyle było. Ale no ogólnie super, jestem dumna, bo w sumie przejrzałyśmy naprawdę tutaj dużo rzeczy. Tu jest naprawdę wszystko, słuchajcie. To jest tak, ubrania, to tu jest właśnie ta sterta. Są w ogóle jeszcze jakieś moje sukienki, słuchajcie, gdzie byłam taka, dosłownie taka. I takie sukienki mam, więc no... nikomu się nie przydadzą. Tu jest reklamówka w ogóle jeszcze jakichś moich kozaków, jakichś butów, chyba ze 3 czy 4 pary tej są. Tutaj jakieś kolejne stoją. A i tutaj jeszcze jakieś właśnie torebki. Także sporo tego naprawdę ubędzie. Jeszcze tu jakieś paski są. No ale tak, tutaj chyba też ze 4 czy 5 torebek też tutaj leży. Że naprawdę sporo tego. Dobre porządki. Posprzątane. Myślę, że nieźle nam poszło. Naprawdę sporo tego. No i to były naprawdę dobre porządki. Kolejne. Słuchajcie, 5 godzin później, wszystko wysprzątane, ja jestem tak zmęczona, naprawdę, a to nie ja musiałam wszystko przymierzać i oglądać i się zastanawiać, tylko wyjąć, przełożyć, powiesić, ale ogólnie naprawdę... naprawdę nieźle i jestem dumna z mojej mamy, bo my co jakiś czas robimy takie porządki, natomiast nie zawsze była tak skora pozbywać się tylu rzeczy, a teraz naprawdę chyba jeszcze kolejna torba tutaj teraz dochodzi. Także nieźle, ale 5 godzin. Koniec już, koniec z porządkami. Kolejna sterta tutaj tym razem. Swetry i jakieś inne bluzy. Cześć, zabieram Was na małe spotkanie biznesowe, a przy okazji pokażę Wam kilka fajnych rzeczy, mam nadzieję. Także ja już jestem w drodze. Jestem znowu w pracowni marki Nasze i mam okazję zobaczyć nowiutkie nowości na wiosnę, lato, które są przepiękne i zaraz Wam wszystko pokażę. Słuchajcie, zaczynamy tutaj od koszy, takich dużych, to są takie kosze plecione. One też w zeszłym roku były, prawda? Ten większy był w zeszłym roku. Ale była potrzeba wśród klientek na mniejszy i ten jest właśnie trochę mniejszy. Także tutaj mamy, o proszę, i tak wyglądają, większe, mniejsze. Tutaj kolejną nowością jest coś pięknego, ja nigdzie czegoś takiego nie widziałam. Zobaczcie, jakie piękne, taki worek. To jest właśnie płócienny środek z takim tutaj skórzanym właśnie na zewnątrz. Tutaj jeszcze do tego jest pasek taki długi, także można to spokojnie nosić przez ramię. Pięknie wygląda, zobaczcie, taki na wiosnę, na lato, do sukienek. Myślę, że to będzie super wyglądało, naprawdę. I tutaj mamy jeszcze nowe kolory boksa, na wiosnę właśnie. Są przepiękne. I tutaj Wam pokażę, patrzcie, to jest taki żółty, taki trochę jakby bananowy, bardzo ładny kolor. Tutaj jest pyton, taki troszkę bardziej beżowy on jest na żywo niż w aparacie, ale ten kolor jest przepiękny. Słuchajcie, to jest tak klasyczny kolor, że będzie pasował do wszystkiego, taka piękna szarość, ale tak elegancka, z tymi srebrnymi okuciami też pięknie wygląda. W ogóle jeśli chodzi o tę wielkość, dla mnie to jest idealna wielkość torebki. Zobaczcie, ja ciągle chodzę z tym swoim boksem, bo jest po prostu idealny. Tutaj się wszystko mieści, mieści nawet książkę, wszystkie moje rzeczy, aparat, także wielkość jest idealna. Kolor kolejny, no to jest hit. To jest tak piękny, czerwono-pomidorowy, pomarańczowy kolor. Myślę, że jest, no rewelacja. Też do wszystkiego pasuje. Ten jest taki delikatny, niebieski. Troszkę bardziej, bym powiedziała, taki jakby przybrudzony niż w aparacie. W aparacie wydaje się trochę bardziej taki błękitny. To jest kolejny hit. Powiem Wam, że ja się nad nią trochę zastanawiam, bo ja nie widziałam czegoś takiego nigdzie. Przepiękny jest ten kolor. Do jeansów będzie super wyglądał, do shortów na przykład latem. Przepiękny. I tu jest taka fuksja. Słuchajcie, tu jeszcze oczywiście są inne wielkości tych torebek, bo to jest ten switch box, który jest właśnie troszkę powiększony. I on jest właśnie trochę większy, ale pamiętajcie, że wystarczy się odezwać do Pani Agnieszki i ona wszystko zrobi tak, jak chcecie, tak jak Wam się marzy i stworzy Wam idealną torebkę. Jeżeli chcecie na przykład inny kolor albo taki kolor w innym modelu, to oczywiście tak można się zgłaszać. Jeszcze będą portfele, to jest właśnie mały, bo słuchajcie, duże się wszystkie wyprzedały na targach, także... warto odwiedzać targi, jak jest nasze. To jest właśnie taki mały. On tutaj ma część
i na, wiecie, i na gotówkę, na karty, tutaj na monety, taki mały, skórzany, super. Jeszcze mamy takie piękne kartholdery, ale ładna ta skóra, naprawdę, bardzo ładna. Tutaj kolejny taki bawełniany shopper, który jeszcze nie ma nazwy, ale będzie konkurs na to. Gruba bawełna, zobaczcie, ona jest taka naprawdę fajna, solidna. Są kieszonki tutaj, także wszystko super. Na lato też myślę, że bardzo fajny, lekka przede wszystkim też torba, która też dużo mieści, także naprawdę bardzo, bardzo ładna, prosta. Zobaczcie, w świetle dziennym, przepiękny kolor. Taki klasyk dosłownie, no na cały rok nawet. Piękne. Pytacie podobno często o kolor mojej torebki, którą ja noszę praktycznie od jesieni, całą zimę teraz. No to jest taki brązowo, taki karmelowy trochę kolor i słuchajcie, takiego już nie ma. Mówiłam, kupujcie, jak był, ale są inne i to są takie właśnie trzy inne kolory, które są na stronie. Jeden to jest taki ciemny, filmy nagrywałam właśnie, jak był ten kolor. On też już się kończy, także jeżeli chcecie taki ciemniejszy brąz, to ten jest naprawdę piękny. I dwa takie podobne właśnie, takie bardziej karmelowe, takie... Nawet nie ciepłe, takie neutralne bardzo, także takie brązy są teraz jeszcze, jakby co. Mam do Was jeszcze jedno pytanie, czy możecie mi pomóc zdecydować? Zastanawiam się teraz nad tymi dwoma kolorami. Na początku myślałam, że wybiorę tę, bo jest przepiękna, naprawdę. To jest taki piękny kolor, nie widziałam takiej torebki nigdzie. Myślę, że jest super na wiosnę, lato. Ale jak przymierzyłam sobie tę, to uważam, że naprawdę nabiera charakteru właśnie przy stylizacji. Jest taki fajny, jasny, no ale typowo właśnie też wiosenno-letni kolor, przepiękny. I teraz się zastanawiam. Między tymi dwoma. Ogólnie to wybrałabym tę, bo uważam, że to jest najpiękniejsza. To jest taki biały, złamany, delikatnie jakby szary. Mega klasyczny kolor. Myślę, że to byłaby taka sama torebka jak ta, którą mam. Nosiłabym ją pewnie przez drugą część roku, kiedy nie noszę tamtej. Ale że mam podobną, a chciałabym po prostu coś innego, żeby nosić. Stąd moje pytanie. No dajcie znać. Trochę tutaj słońce świeci. Słuchajcie, zbieram się i jadę już do domu. Także odezwę się już z domu. Przede mną trasa i będę się zastanawiała, słuchajcie, chodzą mi po głowie te torebki wszystkie, już sama nie wiem, którą wybrać, powiem Wam szczerze, także teraz będę miała trochę czasu na zastanowienie się, jeszcze muszę coś ogarnąć, jak przyjadę do Warszawy, muszę jeszcze pojechać w jedno miejsce, ale to już spokojnie, fajny taki dłuższy weekend trochę. W ogóle taki wiosenny już mega, nie no super jest ogólnie, także w ogóle jak jest taka piękna pogoda, to Wam jeszcze powiem, że mam od razu tyle energii i tyle wszystkiego i tyle mi się chce i mam tyle pomysłów i w ogóle super jest super, aż sama siebie zadziwiam, co ja tam wymyśliłam i na co się poumawiałam, także ogólnie naprawdę bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, ponieważ tutaj świeci słońce, to ja uciekam i odezwę się już z domu pewnie. Jestem w domu, w końcu mam wrażenie, ale fajny był to czas, powiem Wam szczerze, że tak miło mi się wracało, bo już miałam tutaj, wiecie, sprawy do załatwienia, jakieś tam paczki do odebrania, ale ogólnie fajnie było. Dobra, to co, ja rozpakowuję się powoli, a jeszcze słuchajcie, właśnie tak miałam całą drogę na przemyślenia i w ogóle jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja Wam podlinkuję to, co będę mogła, a to, czego akurat jeszcze nie będzie na stronie, dlatego że ta kolekcja z naszej, ona będzie wchodziła tak stopniowo, także to, co już będzie na stronie, to będę mogła Wam podlinkować. Natomiast wiecie, jeżeli na czymś Wam bardzo zależy i coś tam chcecie, to możecie pisać do Pani Agnieszki i ona na pewno Wam odpowie i na pewno się postara, żebyście byli zadowoleni. Dobra, także co, ja się teraz tutaj trochę ogarniam, rozpakowuję i zrobię Wam mały haul spożywczy, bo zakupy też zrobiłam. Daj wszystkie moje zakupy. Zacznę może od tego, kupiłam nabłyszczacz do zmywarki, bo akurat mój mi się kończy i kupiłam tym razem taki. Będę szukała później innego, ale po prostu przypomniało mi się tak na szybko, jak byłam w sklepie. Kupiłam tartą mozzarellę. Tu mam tak, 3 papryki czerwone, 2 bananki, ser camembert. Tu mam łososia takiego, paczkę pieczarek, marchewki. Na obiad tu mam nektarynki do zrobienia sobie właśnie z albo z bieluchem, albo ze skrem właśnie. I z borówkami. Borówki też kupiłam, takie wielkie opakowanie, także na jakiś czas mi wystarczy. Kupiłam jeszcze tutaj 3 puszki pomidorów i jedną puszkę fasoli, chleb, tofu wędzone, bo już mi się skończyło, także nie miałam. Nektarynki, tak mówiłam, twaróg półtłusty, tu jest łosoś na kanapki, też taki atlantycki. Kupiłam skyr, śmietanę, masło, bo nie miałam. I słuchajcie, kupiłam 3 paczki tych tortilli, bo one u mnie jakoś dosyć szybko schodzą, a ostatnio jak byłam w sklepie, to nie było w ogóle, ani jakby nawet nie było stoiska znowu, jakby miejsca na te placki, więc uznałam, że wezmę na zapas więcej. One akurat mają długą datę ważności, także spokojnie.
wytrzymają, a chciałam po prostu mieć na zapas, także wzięłam od razu 3, żeby też nie latać co chwila i nie kupować, także o, całe moje zakupy. Kończymy dzisiejszego, a raczej kilkudniowego vloga. A ja słuchajcie, się zastanawiam właśnie, jak tutaj to wszystko ograć, dlatego że mam kilka w ogóle pomysłów, żeby coś tam jeszcze ponagrywać. W ogóle ktoś mnie ostatnio też poprosił o aktualną pielęgnację wieczorną i pomyślałam, to jest też dobry moment, żebym ją nagrała, dlatego że kończą akurat mi się niektóre kosmetyki, więc będę Wam mogła przy okazji opowiedzieć, jak mi się sprawdzają. Także ja to wszystko sobie przemyślę i się zastanawiam właśnie, czy by może częściej nie ponagrywać, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. W każdym razie na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja bardzo miło spędziłam ten czas i naprawdę mam wrażenie, że albo to już ta wiosna, albo nie wiem co, ale generalnie nastawienie mam super, pomysłów też mam bardzo dużo i w ogóle mam taki zapał do robienia wielu rzeczy też takich poza YouTube'em na przykład. Także super, ogólnie bardzo się cieszę, także mam nadzieję, że u Was też wszystko dobrze i też macie takie pozytywne nastawienie i że też Wam wszystko się chce i że piękna jest ta wiosna. Jak widziałam, słuchajcie, prognozy na kolejne dni, tygodnie to po prostu super, naprawdę, cieplutko, aż w... Aha, w ogóle tak, chowam moją kurtkę, chowam buty zimowe i wyciągam wiosenne rzeczy. Już nie mogę się doczekać, aż w tych botkach będę chodzić z tym wszystkim, także jeszcze pewnie dzisiaj to pochowam. Dobra, to widzimy się w następnych filmach, pa!